słychać dobrze, widać dobrze, jak zawsze. O, dlaczego jeśli chodzi o trening samoobrony, mówię o uprzejmości, o pewności siebie na co dzień. Dlaczego to jest ważne? Już o tym po części o tym wspominałem. Jeśli zwracamy komuś uwagę na to, żeby nie śmiecił, tak? Bo rzucił tam papierek. Jest to dla nas sytuacja stresowa. A może jeszcze inaczej. Organizm na stres reaguje jak? No, wyrzut adrenaliny, tak? Jeśli nie jesteśmy obyci z sytuacjami stresowymi, to mamy bardzo mały próg tolerancji adrenaliny i od pewnego poziomu jest bez różnicy, czy ktoś nam grozi nożem, czy piszemy test. Przy pewnym poziomie jest bez różnic dla organizmu, tak? My znamy ludzi, którzy... To jest troszkę ekstremalny przypadek, natomiast się zdarza, tak? Rozmowa kwalifikacyjna o pracę, jakiś tam test do napisania kompetencyjny, czy coś takiego. I znamy ludzi wszyscy, którzy po prostu trzęsą im się ręce, pocą się, oni panikują, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No tak jak mówię, wpadają w panikę, przecież to jest tylko test, tak? To jest tylko rozmowa kwalifikacyjna, no ja wiem, że ważna, ale to nie jest zagrożenie życia, nie jest nic, a reakcja, poziom reakcji organizmu fizjologicznej jest taki sam, jakby ktoś chciał was wypatroszyć, tak? Dlatego ważne jest w życiu codziennym, żeby wystawiać się właśnie na sytuacje stresowe. Zwrócenie komuś uwagi na to, że rzuca papierek, jest sytuacją potencjalnie stresową, jest potencjalnie konfliktową sytuacją, natomiast jest od razu sytuacją stresową, tak? No bo co on powie, a może na mnie nakrzycza, może coś powie, a może mnie uderzy, bo to się tak rozwinie i nasz rozum przedstawia wszystkie jakieś tam konsekwencje tej sytuacji i dlatego to budzi w nas stres. Ale patrzę, jak oni jeżdżą, matko jedyna, no nie, no... I dlatego to w nas budzi stres, więc trzeba się wystawić na tego typu sytuacje, tak? Zwrócenie w ogóle na siebie uwagi jest dla nas stresem. Czyli jak my w sklepie wchodzimy, mówimy głośno, dzień dobry, wszyscy się obracają, bo tu wszedł jakiś, kurde, łysy baran z YouTube'a. I co? No to, o kurde, wszyscy na mnie patrzą, tak? Zagadać do kogoś nieznajomego, przepraszam, bo coś tam. To jest dla nas stres, bo kierujemy na siebie czyjąś uwagę, tak? A boimy się oceny, bo zaraz będzie nas oceniał, bo powie, czy ja jestem uczesana, czy ja się ogoliłem, czy kurde, może mi śmierdzi, tak? Tak na marginesie, to nie jest dobra metoda, tak nawet jak wam jedzie zdrowo, to w ten sposób nie sprawdzicie tego. Niestety. Taki drobny tip. Także, moi drodzy, kochani, bycie uprzejmym to też jest kierowanie na siebie uwagi, tak? Pilnowanie jakichś tam, egzekwowanie reguł, tak zwana, teraz nowomodnie, asertywność. Taki termin na wyciągnięcie kasy, trenujemy asertywność. To wszystko jest kierowanie na siebie uwagi. To jest dla nas sytuacja stresowa, tak? Nie wszyscy chcemy być inni od reszty, ale w tej swojej inności tak nie za bardzo, żeby ktoś jeszcze był w taki sam sposób inny od wszystkich jak my, tak? Żeby się nie czuć w centrum uwagi, tak? Że ja sam jestem jeden, jedyny, jestem inny, bo będą mi coś gadać. Boimy się tego. To jest niski poziom pewności siebie, tak? Często połączony z niską samooceną. I wtedy mamy taki, a jeśli niski poziom pewności siebie jest połączony z wysoką samooceną,
to tak brzmi dziwnie, często te terminy utożsamiamy, nie są utożsamiane, to tutaj się rodzi, z tego konfliktu się rodzi agresja, tak? Bo przecież muszą mnie poważać, ja jestem niepoważany, ale oni są za ocenę, wiązują się na bieżąco, są eksplozje gniewu, agresji i to tak ta łobuzeria cała, to tak, to jest idealny przykład właśnie tego, tak? Do tego to prowadzi. Więc ta uprzejmość. I teraz, jeśli my się wystawiamy na te sytuacje stresowe, to nagle to spektrum tolerancji adrenaliny nam się rozszerza. I dlaczego to jest ważne, tak? Ponieważ rośnie pewność siebie, jesteśmy w stanie być bardziej opanowani w sytuacji stresowej, wybrać lepszą reakcję, ale chroni nas to też przed odreagowaniem. No jak ja czytam czasami na forach, że no a po co mi tam walka wręcz, noszę ze sobą broń, po prostu go zastrzelę. Jest bardzo wąski margines sytuacji dopuszczalnych przez prawo, w których takie coś jest możliwe. Żeby bez strzelić do kogoś nie ponieść konsekwencji, żeby to było uznane jako obrona konieczna. Bardzo, bardzo wąski. Wyobraźcie sobie... to poruszymy w innym nagraniu, żeby nie rozlegać, już 6 minut. I teraz, jeśli ktoś panicznie boi się tych stresów i ma tą broń, wszędzie widzi zagrożenie, po prostu bo ktoś mu coś powiedział i teraz wyobraźcie sobie, jest stłuczka i jedna osoba jest właśnie taka, nosi broń i jest taka właśnie zahukana, a drugi jest po prostu no, wściekły gość, bo nie wiem, pożyczył auto, to akurat autentyczna sytuacja, jak jeszcze studiowałem. Znaczy nie cała sytuacja, natomiast to, że jeden gość pożyczył auto i tam miał stłuczkę z jakąś babką na skrzyżowaniu z jej winy. Także strząbi pozdrawiam. I do sedna. No i ten troszkę pobudliwy ten gość przychodzi i coś ty narobił, tam wyzywa i tam pożyczyłem auto i go odpycha, ty baranie. I go po prostu tam odepchnął, żeby po prostu jak jeździć, tak? Bo był ewidentnie z jego winy, nie wiem, wjechał na czerwonym świetle i przyrąbał w tego pobudzonego gościa, tak? I co jest w głowie, jeśli tu jest, to jest ten typ osoby, to rośnie poziom paniki, kurde, odepchał mnie, tak? Ja czuję się zagrożony, kręci koło mnie, wielki, agresywny facet, łysy, nie daj Boże, ma jakiś tatuaż. I kurde, w samoobronie i do niego strzela, tak? Gdzie to była sytuacja, no oczywiście, że tam odepchnął, no to tak nie fajnie, natomiast nie jest sytuacja, nie było zagrożenia, nie miał zamiaru nic robić, podszedł, kurde, jak jeździsz, baranie i go tam odepchnął i nawet już często zaczął odchodzić, natomiast reakcja jest taka, także ci, co tam tak tylko, że bo ja mam broń, strzelam, ja nie potrzebuję umiejętności tam walki wręcz, to nie jest do końca dobra droga. To jest dobra droga w strefie działań wojennych, tak? Bo tam każdy, kto co nie zafurczy, odstrzeliwujemy, problem z głowy, tam są zupełnie inne reguły. Natomiast społecznie to jest niedobrze. Dlatego właśnie być uprzejmym, aha, tamto nagranie musiało zostać usunięte, tam o uprzejmości, zasadach dobrego wychowania, więc ja do tego wrócę, skąd się wzięły zasady dobrego wychowania, może zaraz nagram, jak jeszcze będę miał czas. Zasady dobrego wychowania, dlaczego kłaniamy się przy wejściu, dlaczego mężczyzna idzie od strony ulicy i tak dalej, tak. Wszystko kiedyś, to stały się zasadami dobrego wychowania, natomiast to kiedyś miało głęboki sens z punktu widzenia bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa osób trzecich, tak? No bo tak naprawdę kiedyś mężczyzna, no to był taki ochroniarz VIP, w ten sposób obchodził się ze swoją rodziną, gdzieś wychodzili, to wszystko było zabezpieczane. Teraz te protokoły należą do właśnie do jakiejś agencji bezpieczeństwa i tak dalej. Kiedyś te protokoły bezpieczeństwa VIP to były normalna codzienność dla ludzi, żeby się tu obejrzeć, rozejrzeć, czy gdzieś kogoś nie ma, gdzieś nie idzie, a ten jest taki, no to dziecko już na drugą stronę ulicy, bo tutaj jest jakiś tam niepewny typ czy coś i ten tego typu rzeczy, nie? Także to tyle. Bądźcie uprzejmi, kierujcie na siebie uwagę jak najczęściej, oczywiście nie w negatywny sposób, nie chodzi o bycie palantem, natomiast zapomniałem zmienić bieg, słyszę coś tak, coś za mocno buczy i kierujcie, tak, ale ze względu na uprzejmość czy też pilnowanie jakiegoś tam porządku,
uwagę komuś, że no ale no proszę, nie śmiejcie, no nieładnie, tak oczywiście zachowując uprzejmość, ale pamiętajcie, nie eskalować tutaj konfliktu też, tak, że no bo ty baranie, a ty bo ci walnę, tak, nie, nie, nie. Spokojnie zwrócić uwagę, ty, no ale co ty, no, no za papierek, ty chcesz mnie tutaj co, bójkę jakąś robić za papierek? Ten, no nie, niepoważne takie zachowanie, no co, to chcesz być takim kurde tłumokiem z ulicy, rozboje i tak dalej, ten typ człowieka, to ty chcesz być? Teraz, o. Zdziwilibyście się, jak często to działa. Nawet z takimi naprawdę, naprawdę łobuzami, są takie tam taktyki, ale to jest temat na ten, temat na co? Na szkolenia. Także zapraszam na szkolenia, zapraszam na zakupy do sklepu Makroma z kodem DL10, 10% rabatu na zakupy w sklepie Makroma, suplementy, także te przydają się, zwłaszcza bo tu te tematy samoobrona i tak dalej, po co ja o tym mówię, na przykład pracując w ochronie świetnie się sprawdzają, o zrobimy sobie nagranie, suplementy kurde dla służb i dla ochroniarzy. Jakieś tego typu rzeczy jak tam ashwagandha, ZMA, żeby układ nerwowy utrzymywać w dobrej formie, żeby czujność była na maksymalnym poziomie przez maksymalnie długi możliwy czas i boostery testosteronu również. Także a dla służb w dużej mierze to takie boostery testosteronu, tak? To powinno być dla nich finansowane po prostu z kasy państwa. Ale to wyjaśnię innym razem. To tyle, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.